Cześć, dzień ósmy, pobyt w Bornym. Niesamowity skwar, gorąco, piękna pogoda, rewelacyjna. Adam z samego rana wsiadł na rower, pojechał do Szczecinka na jakieś pokazy balonowe. Tomek gotuje. O, kroi warzywa. Dzisiaj będzie bogracz na obiad. A my z Irkiem za chwilę wsiadamy na rowery i wybieramy się na sprawdzenie nowej trasy rowerowej pomiędzy Bornym Sulinowem a Łubowem. Już jechaliśmy kawałek tą trasą. Rewelacyjna nówka, funkelnówka, piękny asfalt, równiutko i las. Dzisiaj jest sobota, więc chmary ludzi już na trasach rowerowych. Dzieciaki, my zaraz do nich dołączymy i jedziemy zachodnią trasą w stronę Łubowa. Daj mi plecak. Dojechaliśmy już do Łubowa, gdzieś około 10 km. Bardzo łatwa, niewymagająca trasa. Kompletnie. Równo, gładko, pięknie. Trasa biegnie dalej, jakiś szlak rowerowy, ale my już tam chyba dalej nie pojedziemy. A może się tam puścimy, Irek, jeszcze? No, to jedziemy jeszcze dalej. A tutaj widoczek na Łubowo. Jechaliśmy do takiego miejsca. Jest przejazd kolejowy. Dalej na Czaplinek można jechać, ale dla nas na dzisiaj to za daleko, dzisiaj sobota, więc relaks, wracamy się. Po drodze się zatrzymamy w Liszkowie nad rzeką Piławą. Wracamy do pola namiotowego Liszkowo. W końcu jeziora Pile. Dotarliśmy do pola namiotowego, biwakowego dokładnie, w Liszkowie. Bardzo fajnie tutaj jest, naprawdę. Kiedyś żeśmy przyjeżdżali, można było coś zjeść, jakaś gastronomia była. Jakieś piwko z cienia, bo zamrażarek czy lodowych nie mieli. A tu się kończy jezioro Pile, zaczyna się rzeka Piława i patrząc na ten pomościk, o ten, to wracają wspomnienia. Tu żeśmy z Irkiem przyjeżdżali z naszymi chłopakami, jak byli tącami, i tu się skakało na główkę z tego pomostu. Super zabawa była. I wracamy do Bornego. I na sam koniec wycieczki, słowa klucz, meta, nagroda.
To jest efekt dzisiejszych wysiłków Tomka. Pewnie smaczne. Ruszamy z tym. Stuka nam już 9 dzień pobytu w Bornym. 29 stopni. Więc postanowiliśmy skorzystać z tej okazji. Jedziemy na koniec Jeziora Długiego, nad rzekę Piławę. Po prostu się wykąpać, skorzystać z tego dogodnego momentu do kąpieli takiej naturalnej. Adaś wczoraj w Szczecinku był zadowolony z wyjazdu. Także jedziemy. To jest borneńskie lotnisko. I samolocik, loty wycieczkowe. Jestem za ciężki. Niestety. Krótka trasa, około 5 km, 15-20 minut. Jesteśmy na miejscu. To jest to miejsce. Zaraz tam zejdziemy na dół do jeziora. Kiedyś tu było ładniej. Cały las był w całości. Dookoła tutaj to wszystko było zalesione, ale jakieś młoty kazały to wyciąć. Więc straciło to bardzo dużo ze swojego uroku. Jakieś ptaszki dają koncert. Pięknie. Pięknie klimatycznie. Idziemy w stronę Jeziora Długiego. Tam jest Jezioro Długie, troszeczkę Piława, a niedaleko stąd jest Wielka Tama. Czas wejść do wody. Spoko. W porządku jest woda. Teraz ruszamy, chlapiemy się i... W domu się było umyć. W domu się było umyć, a nie tu w wodzie. No Adaś, dawaj, bo się taśma kończy. Co roku jest ten sam instruktor. Oj, morda. No już. Ruchy. On tak na Maderze też wchodził do wody. No i ja tam w moją stronę chodź. Chodź, chodź. Weź mój telefon. No, on w poziomie zawsze. U niego w poziomie, u ciebie w pionie. Murwa jest profi, a ty jesteś zwykły amator. Amatorzy w pionie filmują. Amatorzy robią shorty. No tak, no to jest wszystko w głowie się. Pozdrawiamy nasze dziewczyny i wszystkich widzów. TVP1. Cóż, kąpiel była mega przyjemna. Na zewnątrz patelnia, a woda cieplutka jak w wannie. Ekstra. Cóż, trzeba pożegnać to urocze miejsce i zbieramy się do Bornego. Meta, nagroda. Kim stał,